Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Witają Was Piotr Łapiński oraz Sławomir Poloczek. Formuła tego odcinka będzie nieco inna. Po raz pierwszy na naszym kanale będziemy mieli gościa, z którym odbędziemy rozmowę na temat znaczenia źródeł pozabiblijnych dla badań nad historią Judy i Izraela w zwanych czasach biblijnych. A naszym gościem będzie profesor Łukasz Niesiełowski z Panu. Dzień dobry. Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od badań nad dziejami starożytnego Izraela, starożytnej Palestyny i nad historią tradycji biblijnej, a także autor szeregu publikacji związanych z tą tematyką, m.in. monografii o stosunkach pomiędzy Hebrajczykami a Filistynami pod tytułem Dziedzictwo Goliata, oraz współautor wraz z profesor Krystyną. Stebnicką, podręcznika Historia Żydów w starożytności od Totemesa do Mahometa. Zresztą pełen wykaz dzieł profesora Niesiełowskiego z Pano znajdą Państwo w opisie. Na wstępie muszę się przyznać, że profesor Łukasz Niesiełowski z Pano był jednym z moich akademickich mentorów, więc zapewne w dużej części interpretacji będziemy się ze sobą zgadzać. Dlatego też, żeby nie było aż tak nudno, żeby była pewna dyskusja, po prostu wcielę się nieco w rolę adwokata diabła. To znaczy będę starał się prezentować punkt widzenia bardziej konserwatywny, bardziej nazwalibyśmy to maksymalistyczny, i pytać się, jak badacz o bardziej krytycznym podejściu historycznym odpowiada na tego typu interpretacje. To w takim razie moje pierwsze pytanie dotyczyłoby. Czy w ogóle dla historyka jest poprawne metodologicznie mówić o czymś takim jak czasy biblijne, historia biblijna, czy archeologia biblijna? O ile pamiętam jeszcze ze studiów swoich na archeologii, nie ma czegoś takiego jak archeologia księgi, czy świętej, czy jakiejś innej, tylko jest archeologia epoki, archeologia danego okresu, albo archeologia miejsca. Jak rozwiązać ten problem w przypadku badań historycznych nad Biblią i tego kłopotliwego jednak terminu historia wel archeologia biblijna? Istotnie, archeologia biblijna czy historia biblijna z punktu widzenia metody, którą stosujemy w nauce jest wadliwa, tak? Znaczy określenia czegoś, co jest związane z czymś, czego nie możemy łatwo zidentyfikować, bo biblijny jako czas to jest, no... Chcę, tak jakby powiedzieć coś na pole, na pole mityczne, na pole historyczne, wiadomo o jakim okresie, Więc to jest trudny termin, ale o tyle bym się zupełnie nie wycofywał z jego używania, że on jest najbardziej intuicyjnie zrozumiały dla odbiorców niespecjalistów. Ja go od czasu do czasu sam stosuję, ale zawsze z przypisem, to znaczy, co, co mam na myśli. Ponieważ rzeczywiście mówimy o epokach, i dla epok stosujemy historyczne cezury, które są albo umowne, albo jakoś. Bardziej naturalne. I oczywiście, dla tego, czym się zajmujemy, badając historię starożytnej Palestyny, mówimy o epoce brązu, epoce żelaza, epokach historycznych, jak epoka perska czy hellenistyczna, i one są bardziej precyzyjne niż termin jakiś świat biblijny. Ale intuicyjnie, dla niespecjalistów, łatwo zrozumieć, że mówiąc coś o czymś, co jest biblijne, jako o czasie, myślimy o jakiejś rzeczywistości. Autorów i bohaterów tekstu biblijnego, Nowego i Starego Testamentu, co oznacza, że to jest bardzo szeroki, zarówno chronologicznie, jak i geograficznie termin. W związku z tym nie uważam, że go należy całkowicie zarzucić, ale zawsze opatrywać przypisem, ponieważ nie jest to coś metodologicznie oczywistego. Mhm. Ja na samym początku zapowiedziałem, że wcielę się troszkę w rolę adwokata diabła. Jak wiemy, toczy się pewien spór pomiędzy tak zwanymi minimalistami i maksymalistami na temat tego, na ile wiarygodne są teksty biblijne w porównaniu z archeologią, jeżeli chodzi o te czy najstarsze dzieje hebrajczyków czy dzieje wczesno monarchiczne, chodzi o tak zwane Zjednoczone Królestwo Dawida i Salomona, gdzie ty, jak rozumiem, stoisz raczej na tym stanowisku badawczym, że to jest twór biblijny, a nie historycznie istniejący, bo prawdziwa, realna, namacalna historia zaczyna się gdzieś od dynastii Omrydów, od północnego Królestwa Izraela, ale wydaje się, że w ciągu ostatnich paru lat ta dyskusja nabrała chyba nowego rozpędu. I tu mam pytanie o konkretne stanowisko, które się nazywa Hirbet Kejafa. To jest stanowisko położone mniej więcej 30 km na południowy zachód od Jerozolimy, w pobliżu bet -Szemesz które zdaniem archeologów, którzy je badali Józefa Garfinkela i Zara Ganora, wcale nie jest stanowiskiem ani filistyńskim, ani stanowiskiem kananejskim, tylko ma być fortecą przynależącą do hebrajczyków do tego zjednoczonego królestwa. I Czytając twoją książkę miałem takie subiektywne wrażenie, że troszkę tak prześlizgnąłeś się po tej kwestii, bo napisałeś o tym dosłownie bardzo krótko hipotezy o związku tego zabytku fortu i inskrypcji z monarchią Dawida nie mają żadnego uzasadnienia. Tymczasem ci archeolodzy wyciągają coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak dosyć solidne argumenty, to znaczy niby zgadza się datowanie pomiędzy połową XI a X wieku przed naszą erą, zwracają uwagę na pewne specyficzne cechy, jak odrębność architektury tego fortu od założeń filistyńskich czy kananejskich, jak pomieszczenia kultowe z domniemanym anikonicznym kultem, co miało być obce tym ludom nieizraelskim. No i w końcu, chyba coś najważniejszego w tej argumentacji, to znaczy dwa teksty, które tam znaleziono. Ostrakon z Hilbert Kajafa, który profesor Edward Lipiński z całą pewnością uznawał już za protohebrajski i który według jego interpretacji miałby świadczyć o zmianie systemu. W którym tym, kto włada ludem, jest niejaki sędzia, szofet, tak jak ci biblijni sędziowie, na system królewski, i na drugi zapis Hirbet Kejafy, gdzie pojawia się imię Ishbaala, które przypomina nam imię syna biblijnego Saula z drugiej księgi Samuela. No i właśnie, czy można powiedzieć, że oni mają rację, że rzeczywiście Hirbet Kejafa, a zwłaszcza te przesłanki epigraficzne, to jest taki, mówiąc kolokwialnie, młot na minimalizm? Bardzo dużo pytań zabyło, zadałeś w tym jednym pytaniu. Może trochę od początku. Znaczy, rzeczywiście spieramy się pomiędzy biblistami, historykami i archeologami o to, ile prawdy widzimy w tekście biblijnym. O metodologiczne założenia tak zwanych minimalistów to jest określenie, które zostało ukute jako pejoratywne, ale badacze, tym ja, uznaliśmy to, że. Neutralne. To jest właściwie o tyle się zgadza z, naszym, z naszą metodą, że mówimy, że ufamy tekstowi biblijnemu o tyle, o ile znajduje on potwierdzenie w czymś zewnętrznym wobec Biblii. Tym zewnętrznym potwierdzeniem może być materiał archeologiczny, może być inny tekst źródłowy pochodzący z poza Biblii, czyli na przykład tekst Asyryjczyków, Egipcjan, Greków i tak dalej, ale również pewna. Strukturalna logika dziejów. To znaczy, jeżeli widzimy pewne prawidłowości społeczne, polityczne i one są opisane w Biblii, to należy ufać, że one są prawdopodobne. Ale jeżeli Biblia mówi o rzeczywistości, która ma być anormalna, to znaczy ma być wyjątkowa, to nie mając poświadczenia pozabiblijnego, raczej będziemy w to wątpić, że to jest prawda. A uznamy, że to jest kreacja literacka. I to jest podstawowa metodologiczna różnica, tak? Znaczy, wychodzi moim zdaniem też z genezy metod dyscyplin. To znaczy, ci badacze, którzy do badania nad przeszłością doszli od teologii, czyli od różnych konfesji, niezależnie od tego w jakiej religii, ale konfesji, w których uważa się, że jest tekst święty, czyli tekst natchniony, ergo tekst natchniony ma rację. Więc trzeba dużego wysiłku intelektualnego, to mówię to bez sarkazmu, żeby powiedzieć nie, to nieprawda, to jest oszustwo, to jest propaganda, to jest bajka, to jest wymysł. I to jest taka droga, którą teologowie czasami pokonują, a czasami nie. Natomiast historycy z, ze swojej metodologicznej genezy najpierw zadają pytania, czy źródło mówi prawdę? Co o tym źródle wiemy? I raczej mamy tendencję do tego, żeby Wychodzić z wątpliwościami niż ufać w ciemno. I to są dwa podejścia, które są na przeciwległych biegunach. Jeśli chodzi o to, co się działo w Palestynie w XI wieku, właściwie tego dotyczy spór, to tradycyjna biblistyka i historia biblijna mówiła tak, jak w, za biblijnym tekstem było państwo, które zjednoczył po części najpierw Saul, a potem Dawid stworzył z tego wielkie państwo i Salomon kontynuował. W zasadzie w tej chwili już może nie zawsze głośna, ale cicha większość uznaje, że tego państwa nie było. Minimalistyczny pogląd mówiący, że anomalia w postaci wielkiego państwa, o którym nie mówią żadne źródła pozabiblijne, no po prostu nie ma na to miejsca. Nie ma. Jeśli chodzi o populację, jeśli chodzi o wytwory archeologiczne czy archeologicznie badalne, jeśli chodzi o piśmienność tego państwa, wszystkie te dane nie dają nam przestrzeni na wielkie państwo rządzone przez Dawida i Salomona. No więc stąd coraz bardziej popularny pogląd, że to jest element fikcji literackiej, podobnie jak kilka innych wcześniejszej w narracji biblijnej wątków, jak wyjście z Egiptu, przejście przez pustynię itd. Jeśli chodzi o to stanowisko, Kitbet Kiafo, ono rzeczywiście jest ważne, ponieważ jest pierwszym blisko Jerozolimy, stosunkowo bo to w Szefeli, stanowiskiem, które dowodzi nam na przełomie XI-X wieku piśmienności, która ma charakter administracyjny. To znaczy, jedno z tych dokumentów to jest list, bez wątpienia. I teraz pytanie, jaki interpretujemy? Garfinkel, czyli archeolog, który kopał w Kirbet twierdzi, to jest list króla Dawida do lokalnego urzędnika. On oparł to na danych, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo to jest właściwie, moim zdaniem, wyłącznie jego fantazja. Jeżeli uznamy, że jego fantazja to jest metodologicznie wartościowy argument, to, to się musimy z nim zgodzić albo możemy z nim zgodzić. Ja uważam, że to jest funtak płaków warte. Mamy tekst, który jest listem kogoś do kogoś. Pisany w języku kananejskim. Nie zgadzam się tu z Lipińskim, który widzi tam protohebrajskie elementy dialektalne, Nie ma ich tam. To znaczy, i większość badaczy językoznawców, których publikacje znam, twierdzą, że język tego ostrakono jest językiem normalnego kananejskiego. Powszechnego wówczas dialektu. Nie ma tam niczego, co by świadczyło o tym, że to jest jakoś specjalnie hebrajskojęzyczne. Zatem mamy jakiś punkt administracyjny, jakąś administrację, która posługuje się pismem. W ośrodku trudno nazwać to miejskim, bo to jest mały fort otoczony murem. Więc jakiś punkt osadniczy w sieci osadniczej, czy ważny, tego też nie wiemy którego notabene nazwy nie znamy. Tak? Znamy obecną nazwę stanowiska archeologicznego, ale nie wiem, jak to się w starożytności nazywało. I teraz interpretujemy te znaleziska, te kamienie, czy przedmioty, które zostały tam wykopane jakoś. I ludzie, którzy chcą widzieć istnienie królestwa Dawida, uważają, że te znaleziska wspierają tę hipotezę. Mnie się wydaje, że to, co widzimy, to jest mały ośrodek miejski kultury kananejskiej na pograniczu świata filistyńsko Kropka. To nie jest argument za. To nie jest też argument żaden przeciw oczywiście. On pokazuje rozwój kultury kananejskiej w niewielkim punkcie osadniczym, ale to co ważne, to jest że pokazuje rozwój pisma alfabetycznego i ten, pod, pod tym względem znaleziska z Kirbetki Jafa są bardzo ważne, ale nie są one w żaden sposób ani hebrajskie, ani związane z Dawidem, ani z Judą, ponieważ to są już wyłącznie spekulacje. Tam się pojawia w tej argumentacji naszych archeologów jeszcze jeden argument, to znaczy z braku znalezisk poświadczających spożywanie wieprzowiny. Co o tym sądzisz? Bo to pozornie może się wydawać mocno, skoro. Istniało takie tabu żywienia, tylko czy ono było charakterystyczne jedynie dla Izraelitów, czy też niekoniecznie? To argument jest zły z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, mamy stanowiska archeologiczne głęboko w zanurzone w świecie filistyńskim z przełomu XII-XI wieku, które są pozbawione kości wieprzowych. A mamy pewność, że część populacji to byli Filistyni, którzy na pewno tabu religijnego taki nie mieli. Wniosek jest taki, w niektórych punktach osadniczych. Hodowla wieprzowiny czy świń była znacznie mniejsza niż w innych miejscach. I odwrotnie, to znaczy mamy punkty osadnicze w głębi Judy z nawet późniejszego okresu, gdzie kości świń jest dużo. I to nie znaczy, że to są jacyś protożydzi, którzy łamali to tabu. Raczej to znaczy, że to tabu jeszcze nikogo nie obowiązywało. A drugi słabość tego argumentu to jest jak wszystkie argumenty przez historyków oceniane argumentu z milczenia. To znaczy, to, że czegoś nie ma, nie jest dobrym argumentem, że to nie istniało. Nie ma kości świń, ok, ale to nie znaczy, że za tym jest cały religijny zespół wierzeń, które finalnie przybrało formę tabu religijnego, żywieniowego, który mamy opisany w Biblii. To są rzeczywistości nie, nie zestawiające się ze sobą w jedną, w jedną całość. W naszych poprzednich materiałach mówiliśmy sobie już bardziej szczegółowo o pewnych ciekawych znaleziskach archeologicznych, takich jak Stela Meszy, która opisuje bunt władcy Moabu przeciwko Izraelowi, Królestwu Północnemu, czy Dipinti Zdejel Alla, która poświadcza nam istnienie imienia tej samej postaci, która pojawia się w tekstach biblijnych Balaama, syna Beora. Wynikałoby z tego, że jednak jakaś pamięć o rzeczywistych tradycjach przetrwała w tych pismach Biblii Hebrajskiej, no, i wiek tych znalezisk epigraficznych wskazywałby, że ta pamięć sięgałaby chociażby do IX wieku przed naszą erą. W jaki sposób ona mogła się zachować? Bo, na przykład, argument z analityki królewskiej, która istniała na Bliskim Wschodzie, owszem, byłby przekonujący w przypadku zarejestrowania nawet lokalnej wojny, ale rodzi się pełna wątpliwość, czy zarejestrowałby jednak. Półlegendarną postać, taką jak Balaam, skąd autor potencjalnie piszący w okresie perskim albo i później miał wiedzę, że ileś set lat wcześniej taki Balaam istniał? To nie jest proste pytanie. To znaczy, z faktu, że mamy poświadczenie jakiejś postaci, która występuje również w Biblii, to chodzi o na pewno tę samą postać. I tu, i tu jest Balaamowi przypisane działalność no, wróżbiarsko- mistyczna, nie wiem jak ją powiedzieć, prawda? Znaczy to jest ten, który udziela wyroczni i tak? jest związany z jakąś tam procesem wróżbiarstwa. Rzeczywiście pytanie jest, czy z faktu, że jakieś źródło pozabiblijne wspomina postać, którą znamy również z narracji biblijnej, jest dowodem na trwałość tradycji literackiej, bo czasem tak się mówi. To znaczy, że żeby autor biblijny mógł mieć dostęp do wydarzeń sprzed kilkuset lat, to musiały to zapisane. No tutaj trochę się kłaniają na przykład studia nad Homerem, prawda, z pytaniem czy potrzebne jest pismo, żeby przechowywać w pamięci długie utwory literackie i myślę, że nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to. Myślę, że w tradycji judejskiej i izraelskiej od VIII wieku możemy się domyślać, mimo że nie mamy śladów materialnych, po jakiejś tradycji, ciągłej tradycji piśmienności, administracji Państwowej, czy to są kroniki królewskie, nie wiem, ale jakieś, jest tam wystarczająco dużo aktywności pisarskiej, żeby domyślać się trwałego przekazu pamięci o rzeczach ważnych. Akurat Balam robi doskonałe, może być doskonałym przykładem postaci, którą się pamięta ludowo. To znaczy, to nie jest wydarzenie polityczne, to nie jest fakt z życia gospodarczego, które zapamiętanie wymagałoby opisania w jakimś tekście, a potem archi archiwalnego odnalezienia go im. O, tutaj mamy, 150 lat temu była ciekawa rzecz, bo podatek wynosił tyle i tyle. Nikt tego nie będzie trzymał w głowie, ale tego, że był taki wieszczący ktoś o imieniu Balam, to to jest coś, co możemy sobie doskonale wyobrazić, że i 500, i 1000 lat jest w stanie trwać w pamięci ludowej i jedyne, czego jesteśmy na pewno świadomi, to, że to była postać bardzo ważna, skoro znalazła się i na kartach Biblii, i w takim niebiblijnym środowisku, jakim byli mieszkańcy tego Deir Alla, którzy sobie wykorzystali postać do jakiegoś tekstu paraleligijnego, który spisali. Nic poza tym. To nawet nie jest dowód na historyczność Balaama, oczywiście. Takim samym dowodem byłyby wszystkie wzmianki o Orfeuszu w tradycji greckiej, co nie tworzy dowodu, że Orfeusz jest postacią historyczną. Tak naprawdę przez długi czas historii Judy Izraela jesteśmy w stanie zweryfikować praktycznie jedynie przez źródła zewnętrzne. I tu, jak widzimy, też pojawiają nam się pewne problemy. Jednym z takich klasycznych punktów spornych jest inna inskrypcja no, zawarta na tzw. Tak steli steldan, która jest źródłem zewnętrznym, bo sporządzonym przez Aramejczyków, ale na której pojawia się określenie, które budzi dyskusję, to znaczy Bet Dawid, Dom Dawida, co w zgodzie z pewną praktyką nazewniczą związaną z dynastiami królewskimi na Bliskim Wschodzie, na obszarach Lewantu, należałoby interpretować jako określenie Domu Królewskiego, Rodziny Panującej. I tu moje pytanie. Bo są propozycje, które podważają, że to chodzi o Dawida. Na przykład Thomas Thompson uważają, że tam jest inne słowo, dot, co, co moim zdaniem nie ma racji bytu, bo to oznaczałoby tyle co wujek albo kochany. Są propozycje, by widzieć w tym imię kogoś legendarnego, legendarnego założyciela dynastii, tak jak nasz piast Kołodziej. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzymy na inny zabytek, czarny obelisk Salmana III, tam król Izraela Jehu określony jest jako przynależący do bithumriya do domu Omriego, choć Biblia mówi, że był uzurpatorem, który wyrżnął dom Omriego. Co do tego Omriego nie mamy wątpliwości, że był historycznym protoplastą dynastii, więc czy można stwierdzić, że w tym przypadku mamy do czynienia z odwołaniem się do historycznego początku dynastii w danej osobie, a w tym przypadku to jednak to jest taki piastkołodziej? No może odpowiedź na to pytanie, długie pytanie, może być tak. Otóż z jednej strony mamy Asyryjską stelę, która mówi o państwie, i tutaj jest pewna logika administracyjna. To znaczy, Asyryjczycy muszą nazwać dynastię państwo władających jakimś państwem taką nazwą, jaką sami rozpoznają. I ona prawdopodobnie jest, pokrywa się z tym, jak sami Izrael. Czy Izraelici, mieszkańcy Królestwa Izraela, sami nazywają swoją dynastię. To jest Bithumria. Dynastia to jest, są ci, którzy pochodzą od Omriego. Myślę, że to nie jest wymysł asyryjskiego Skryby, tylko że on przejął to od samych użytkowników od samych poddanych Izraelskich. Jeśli chodzi o stele Steldan, problem jest z tym, że o ile to jest zabytek oryginalny, znaczy autentyczny, bo problem polega na tym, że niektórzy podnosili argumenty, że to jest falsyfikant. Ale przyjmijmy nawet że jest oryginalny. To wówczas jego geneza jest troszkę inna. To znaczy, mamy aramejczyków z Damaszku, którzy zdobyli te tereny północnego Izraela, piszą o swoim sukcesie militarnym i wymieniają nie tyle. Tą dynastię, z którą walczyli, tylko ich sojuszników, bo Bet-Dawid w tym znaczeniu to jest, są władcy tego, co jest na południe od Izraela, czyli Judy. I moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, że tak jak Bit-Humria to jest dynastia w Izraelu, to Bet-Dawid jest dynastią rządzącą w Judzie, co nie znaczy, że imię Dawid tam występujące daje nam wystarczające argumenty do uznania Dawida za historycznego władcę. Mniej bym walczył o to, czy daje nam argument do historyczności postaci Dawida, bo moim zdaniem ja trochę modyfikuję swoje poglądy sprzed na przykład dekady, kiedy w ogóle uważałem, że Dawid jest bardzo mało prawdopodobne, że był postacią historyczną. W tej chwili jestem raczej przekonany, że był postacią historyczną, ale był watażką małej skali prowincjonalnej części południa Judy. Raczej związany z Hebronem i tereny na południe i, i zachód od Hebronu, legenda dynastyczna przypisała władców Judy do tego bohatera. Czy oni naprawdę są jego potomkami? Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Trochę jak piastowie i piastkowiczej. To znaczy ewidentnie królowie i książęta z dynastii piastowskiej świadomie używali terminu pochodzących od Piasta, ale to nie czyni Piasta postacią historyczną. I tu jest to podobna sytuacja z, z Dawidem. Ale mnie się wydaje, że Dawid jest, że żył, był ktoś taki, był takim liderem małej grupy, przepraszam na sformułowanie, bandytów i był na tyle ważny, że utrwalił się w tradycji ludowej i dynastia, która powstała prawdopodobnie na przełomie IX i VIII wieku w Judzie, jako odszczypek państwa, które było zależne od Izraela, odwołała się do pochodzenia do Dawida. Ale czy są naprawdę jego potomkami? To wątpię. Można by jeszcze dodać, że tak naprawdę samo imię Dawid jest tajemnicze, bo niektórzy podnoszą, że jego etymologia nie jest do końca znana i że może być pewną formą tytułu noszonego przez jakiegoś watażka. Tak, ale w przeciwieństwie do Salomona, który ma imię banalne i bardzo znaczące, który tym bardziej pokazuje, że może być wymyślony, ponieważ ma świetne imię, to imię, które jest nietypowe, o trudnej etymologii, Ona w ogóle nie jest dobrze zakorzenione na gruncie hebrajszczyzny. Raczej pokazywałoby osobę historycznie istniejącą. To znaczy, jakby ktoś wymyślał bohatera, to by dał mu lepsze imię. Na przykład jachwistyczne. A tego, tego ewidentnie tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o kult Jahwe, nie chciałbym poruszać całej tematyki ewolucji tego kultu na przestrzeni dziejów. Wiem, że miałeś już nieraz okazji wypowiadać się na ten temat, ale w swojej książce, w swoim podręczniku postawiłeś bardzo ciekawą tezę która mnie zaintrygowała mianowicie że kult Jahwe jako bóstwa monarchicznego w Judzie był swoistym importem z królestwa północnego co świadczyłoby na korzyść takiej tezy dosyć oryginalnej jednak na gruncie badań historyczno-biblijnych no przede wszystkim widzimy że um, Jahwe jest bogiem dynastii Omrydów właśnie Pomimo tego, że autorzy Biblii twierdzą, że Omri, a potem Ahab to są bardzo źli władcy, którzy odchodzą od kultu właściwego na rzecz kultu Bala, ale w tekstach biblijnych samych znajdujemy argumenty przeciwne. To znaczy na przykład wszyscy potomkowie Ahaba noszą imienia, imiona jachwistyczne, czyli te, to się nazywa te, termin teoforyczny, czyli że imię złożone jest z imienia boskiego i jakiegoś rdzenia czy czasownika. I tam imię Jachwe jest powszechnie stosowane, czyli synowie, wnuki dostają tam w rodzinie imiona jachwistyczne, czyli Jachwe jest Bogiem Protektorem Rodziny Królewskiej. I to jest w tej Samarii, której autor Biblii uważa, że się dzieje samo zło. Więc raczej trzeba ufać tej onomastyce, czyli tym imionom, które są przekazywane z dużym prawdopodobieństwem dobrze, niż tej ideologicznej interpretacji, którą autor biblijny ex post przedstawia. Dlaczego Juda nie jest pierwotnie jachwistyczna? No, przede wszystkim autor Biblii, czy w różnych miejscach Biblii, sami nam mówią, że Jerozolima nie jest oryginalnie jachwistyczna. To znaczy kult Jachwy jest wtórnie nałożony, dopiero ten Dawid, teraz mówię o rzeczywistości literackiej, nie o historii. Mhm. Autorzy Biblii mówią, w Jerozolimie mieszkają jacyś jebuzyci, Dawid musi ich pokonać, zdobywa ten teren i tam nawet Dawidowi nie udało się wybudować świątyni Pana. Dopiero następne pokolenie to będzie. A tak naprawdę widzimy jakiś taki zewnętrzny element wobec jachwizmu, który, no, w ja Jerozolimie nie widzimy odwieczności kultu jachwy. Mamy bardzo mocne źródła na temat centralnego sanktuarium jachwistycznego w Samarii. Mamy to inskrypcję z Kuntilret Adżrut, to jest takie miejsce na pustyni Negev, gdzie są inskrypcje mówiące ósmowieczne, mówiące, że to jest jachwę z Samarii, czyli miejsca, gdzie on jest czczony. Nie mamy tego inskrypcji z Jachwę, z Jerozolimy. Gdybyśmy mieli, no to oczywiście możemy powiedzieć równoprawne centra kultowe. Moim zdaniem kult związany jest z rolą polityczną. Samaria jest stolicą państwa hegemona, Juda jest Podmiotem zależnym, i wraz z tą zależnością przejęła kult państwa dominującego. W którym momencie mogłoby do tego dojść? Mniej więcej. Moim zdaniem to jesteśmy jeszcze w czasach panowania Achaba. Znaczy już w połowie IX wieku Jero Jerozolima jest w strefie wpływów Królestwa Izraela, ale jeszcze nie jest państwem niepodległym. Ono się dopiero w drugiej połowie IX wieku uniezależni i echem tych wydarzeń jest to, co Biblia opowiada o, o Jechu i o zawirowaniach dynastycznych, które są przedstawione bardzo stronniczo i nie, nieprawdziwie. W tej chwili uważamy, że Jehu jest na pewno członkiem dynastii Ahaba, rodziny Ahaba, że nie jest w, wcale takim no, radykałem religijnym. To niereligijne argumenty tutaj decydowały i prawdopodobnie właśnie za jego rządów Juda uzyskuje jakąś niepodległość, jakąś samodzielność i tworzy powoli własną, własną dynastię, która na początku VIII wieku jest już mocno okrzepła. Czyli paradoksalnie promotorami kultu jachwę na południu. Byłyby te postaci, które Biblia przedstawia w czarnych barwach. Ahab, Jezebel, którym przypisuje kult Bałwofal, czy kult Baala. Przy czym pamiętajmy, że Baal pierwotnie miał być tytułem, ale w tekstach biblijnych nabiera znaczenia bóstwa konkurencyjnego. Ale są tak, Jest takie bóstwo Baal, tak, które tak. to wiemy, że takie tym i terminem określano konkretne bóstwo z pewnymi cechami. Tak, znaczy ta rzeczywistość, o której trochę na początku mówiłem, historyczne prawdopodobieństwo pokazuje, że scenariusz przejęcia kultu z centralnego ośrodka, Politycznego do prowincji, znajduje potwierdzenie. Dobrym potwierdzeniem tego jest wspomniana przez Ciebie stela Meszy, która pokazuje ośrodek Atarot, który został wybudowany przez Izrael. Osadzono tam jakiś, jakieś miejsce kultu jachwistycznego, a kiedy Mesza, król Moabu, czyli tego państwa leżącego na wschód od Morza Martwego Jordanu, zdobył miejscowość Atorot, wymordował kapłanów kultu Jachwe i zabrał wszystkie przedmioty religijne do swojego miejsca. Czyli element kultu jest elementem przynależności, to znaczy, komu będziemy składać ofiary w danym miejscu, tego zwierzchność uznajemy za obowiązującą. Czyli jeżeli mamy kult, Kemosza, to jesteśmy podporządkowani Moabowi. Jak mamy kult Jachwe, to jesteśmy podporządkowani Izraelowi. I w ten sposób w Jerozolimie zadomowił się kult Jachwe. I dlatego, i to jest jedna z najciekawszych, moim zdaniem, konsekwencji tego rozumowania. W Judzie, która jest państwem, które rywalizowało z Izraelem, przez 150 lat prowadzili wojny, ale używają terminu, że jest Jachwe Izraela, ponieważ przejęli nie tylko Boga, ale przejęli również pojęcie tej grupy, wspólnoty, która jest, której opiekunem jest właśnie Jahwe, I mieszkańcy Judy uznali sami siebie za Izrael, ponieważ ich Bóg jest Bogiem Izraela. Część badaczy przyjmuje, że pewne teksty biblijne, ograniczamy się tu może nie tyle do tekstów prorockich, co do tekstu pięcioksięgu i tzw. historii deuteronomistycznej, czyli korpusu ksiąg od Księgi Jozuego po Księgi Królewskie włącznie. Mogły zostać zacząć być spisywane jeszcze przed okresem niewoli babilońskiej. I odpowiedź na to pytanie, czy rzeczywiście, wiąże się tak naprawdę z osobnym problemem kwestii, na ile powszechnie dostępna była umiejętność pisania. Jak piśmienność, kwestia piśmienności w Żydzie i w Izraelu wyglądała? Widzimy oczywiście pałacową. Chyba najpierw się pojawia w Samarii, gdzieś w czasach pewnie Jeroboama II, archiwum z Samarii. Widzimy, że mniej więcej pewnie od czasów Ezechiasza istnieje w Judzie, bo się pojawiają specyficzne pieczęcie z podpisem Lamelek, przynależące do króla, a więc pismo jest ewidentnie wykorzystywane na potrzeby administracji. Widzimy, że chyba również jest stosowany w garnizonach wojskowych, tak jak Arat, tak jak Lakisz. Więc można by zastanowić się nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, czy ta chyba jednak wtórność użycia pisma w administracji ludzkiej wobec administracji Królestwa Północnego nie jest związana z upadkiem Samarii i wchłonięciem części uciekinierów stamtąd przez władze w Jerozolimie, przez Judę? I drugie pytanie, czy to nie uprawnia nas do postawienia wniosków? Dobrze, skoro oni już potrafili pisać do siebie listy w sprawach związanych z logistyką i zaopatrzeniem, to tym bardziej mogliby potrafić zacząć spisywać nie wiem, słowa proroków, tradycje prawne, etc., etc. Co sądzisz na ten temat? To no znowu jest duży wątek, który otwiera worek z wieloma tematami do poruszenia, ale tak, przede wszystkim powiedziałeś o piśmienności. Nie, nie powiedziałbym, że piśmienność w Judzie jest wtórna wobec Izraela, bo to by znaczyło, że ona zależy od piśmienności w Izraelu. Otóż przede wszystkim różnicę mamy potencjału, to znaczy królestwo Izraela w pewnym momencie, zwłaszcza. Połowie IX wieku, potem do połowy VIII wieku, jest bardzo silnym państwem. Znaczy, jedynym silniejszym w sąsiedztwie będzie Damaszek pod rządami Hazela, między innymi, ale to Izrael jest miejscem bogatym. Luksusowa zastawa stołowa znajdowana w różnych ośrodkach miejskich w Izraelu. Importy, cenne kruszce, które tam były wykorzystywane, pokazują, że to jest bogate państwo, które rośnie w liczbie. Juda to jest peryferyjny i ubogi sąsiad Izraela. W związku z tym różnica w liczbie inskrypcji albo skali piśmienności nie jest też chronologiczny, tylko moim zdaniem jest po prostu skalą państwa. To znaczy Samaria zadziwiająco mało nam dostarcza tekstów piśmiennych. Spodziewalibyśmy, że tam będzie więcej, bo skala tego państwa, zasięgły, jeśli chodzi na przykład o inwestycje budowlane, jest ogromna. Natomiast Juda no dostarcza nam następującej materiału o piśmienności na przykład VII wieku. Trochę inskrypcji. Ale takich, no właśnie, jak listy z Arad, tak? Administracyjna komunikacja, banał. To nie jest literatura, to jest komunikacja, tak? To jest jak wysyłanie SMS-ów do siebie, proszę załatw mi to lub tamto. Albo, co jest bardzo częste oczywiście, sprawy gospodarcze. Kwitowanie, zapłaciłem podatek. To jest część należna komuś, komuś dajemy jakieś racje żywnościowe. I to się kwituje. Mamy pieczęcie, gdzie są imiona i tak dalej, ale to nie jest ślad literatury. To jest używanie pisma do celów administracyjnych i gospodarczych, a nie twórczość literacka. Co nie znaczy, że musimy powiedzieć, że literatury wówczas nie pisano. Pisano. Jestem przekonany, że w VII wieku w Judzie istniały już teksty pisane, na przykład związane z pierwszymi porostwami jakiego Izajasza. Że niektóre psalmy już były spisywane. Pewnie tak. Natomiast nie wierzę zupełnie w istnienie tekstów natury historiograficznej, tak, czyli w narracji rozbudowanej, refleksji o przeszłości, pisywanej wcześniej niż przez V wiekiem. To znaczy, moim zdaniem, to że istniało umiejętność pisania nie znaczy, że ktoś napisał na przykład księgę sędziów czy księgę Jozuego, albo nawet ich wstępne nawet zarysy. Z dwóch powodów Pierwszy jest taki. Badacze tego, co nazywałeś za literaturą przedmiotu słusznie historiografią deuteronomistyczną, od ponad 100 lat wiemy, że istotą tej, ze, tego zespołu tekstów jest ideologia wyrażona w księdze Deuteronomium, czyli księdze powtórnego prawa. Ona musiała być najpierw. Czyli najpierw istnieje tekst lub jego kawałek, zrąb jakiś, tego, co stało się obecną księgą deuteronomium, i ktoś, kto zna tę ideologię. Tworzy literaturę historyczną, opierając się na tej idei, która jest zawarta w tej księdze. Czyli najpierw musi być księga powtórzonego prawa, a potem zależna od niej narracja historyczna. Część badaczy do tej pory uważa, a jeszcze 20 lat temu uważała tak zdecydowana większość, że Deuteronomium powstało mniej więcej około 620 roku i że opowieść o rzekomej reformie religijnej króla Jozjasza w Jerozolimie jest właśnie tłem. Że tam powstał ten tekst. I tłumaczy się różnie, że to nie jest odwieczny tekst, który sugeruje nam autor Biblii, tylko że on powstał wtedy, że króla trochę oszukano, podrzucono mu taki tekst i król się miał załamać, powiedzieć. Ojej, to my ten tekst zignorowaliśmy, to to trzeba go teraz wprowadzić w życie i robi różne reformy religijne. Ale to jest fikcja literacka. To się kompletnie nie da połączyć z rzeczywistością, choćby może najważniejszy element, który w tym jest, to jest. To co ten tekst mówi o władzy króla? Otóż tekst księgi powtórnego prawa mówi, że król ma się modlić, nie wolno mu mieć wielu żon, nie wolno mu sprowadzać koni z Egiptu, czyli tych symboli bogactwa, tylko ma się uczyć tego prawa, ma mieć kopię tego tekstu, tego prawa boskiego i ma się zajmować pobożnością. No, żaden normalny z krwi i kości król by sobie nie pozwolił, nie tylko na tego rodzaju postulat, ale na pomyślenie o tego rodzaju postulacie. Władza królewska musi się łączyć z epatowaniem bogactwem, z taką ofensywną wręcz pokazywaniem swojej wielkości. Natomiast dobrze rozumiemy postulat ograniczenia władzy królewskiej, który ma być pobożnym mnichem, jeżeli tego króla już naprawdę nie mamy. I wówczas pojawia się V wiek, rzeczywistość pod panowaniem dynastii achemenidów perskich i jakaś administracja. W Jerozolimie skoncentrowana wokół świątyni. I wówczas doskonale możemy umieścić autorów, którzy tworzą tekst, no właściwie ustrojowy, bo Księga Powtórzonego Prawa tworzy nie tylko przepisy prawa różnego świeckiego, religijnego, każdego, handlowego nawet bo to jest nowa wspólnota odradzająca się po niewoli babilońskiej, która tworzy dla siebie nowe zręby prawne i wówczas oni mogą sobie pozwolić na taką fantazję, że napiszą, a jakbyśmy mieli króla, to niech on zajmuje się wyłącznie uczeniem się Biblii. Wcześniej prawo, rozumiem, stanowił wyłącznie król na zasadzie doraźnej i dopiero potem króla zabrakło, zabrakło administracji, nazwijmy to świeckiej, to trzeba sobie napisać jakiś tekst w cudzysłowie ustrojowy. Tak, znaczy czy trzeba, to jest też dyskusja, czy jest spór w tej, tej chwili, czy... Państwo perskie na początku V wieku promuje rodzaj legislacji ogólnopaństwowej. To znaczy, że mamy takie zjawiska, że w V wieku w różnych miejscach widać spisywania praw pod panowaniem perskim. Ale czy to znaczy, że to persowie promowali i zachęcali poddanych do spisywania swoich praw, tego nie wiemy. Tutaj badacze się różnią i chyba sprawa jest nierozstrzygalna. Ewidentnie wiemy, że V wiek tworzy doskonałą, czy nawet początek V wieku, tworzy doskonałą okazję do tego, żeby zacząć to spisywać. I efektem tego istnienia tego deuteronomium będzie dalej historiografia. I drugi argument, dlaczego to nie może być wcześniej, to jest to, że to w ogóle jest historiografia. Historiografia to nie jest coś, co ludzkość odwiecznie ma jako element swojej refleksji o samym sobie, tylko to jest wynalazek Greków, którzy zderzyli się ze swoją wiedzą filozoficzną, z potrzebą opisywania świata realnego i tradycją opisu świata mitycznego i wytworzyli, Najpierw jest filozofia przyrody, potem są mitografowie i potem się pojawia historiografia. Ale to się wydarzyło w cywilizacji śródziemnomorskiej raz. Wymyślili to Grecy. i Wiemy kiedy, gdzie i kto. A autorzy biblijni zrobili coś podobnego. Ale jeżeli gdzieś widać inspirację, to to właśnie autorzy biblijni byli zainspirowani myślą grecką, a nie odwrotnie. O pewnych uwarunkowaniach tego procesu potencjalnego przejęcia Greckiej myśli związanej z historiografią, z ideą historiografii, pisaliśmy zresztą kiedyś we wspólnym artykule Grantowym, który znajdą Państwo w opisie do tego filmu. No dobrze, ale jest jeszcze jeden tekst, który praktycznie zawsze jest wyciągany jako ten argument, że coś istniało, jeżeli chodzi o teksty biblijne, tak zwane amulety z katechiną, z których jeden zawiera formułę, która jest podobna do formuł spotykanych w Księdze Wyjścia, w innych tekstach, a drugi tekst zawiera praktycznie. Bardzo zbliżoną, nawet jeżeli chodzi o sposób zapisu słów, formułem co błogosławieństwo kapłańskie z księgi Licz. Czy więc mamy do czynienia ze złapaniem za rękę pierwszego tekstu biblijnego? Czy też raczej to tekst użyty na amuletach wtórnie wszedł do Biblii? Ani jedno, ani drugie. Wydaje się, że tak. Te dwa amulety na takich srebrnych tabliczkach, które zostały znalezione w grobie, one zaświadczają istnienia. Aktywności religijnej, jakieś to są amulety przekazywane zmarłemu na jego pośmiertne funkcjonowanie. Jakieś tam apotropotaiczne zachowania temu się przypisuje. I tam jest formuła błogosławieństwa, którą odnajdujemy również w tekście biblijnym. To nie znaczy, że to jest cytat z Biblii. To jest takie samo sformułowanie. I mówiąc szczerze, dowodzi to tyle, że trwałość pewnych formuł kultowych. W której się domyślamy, to znaczy to jest oczywiście dość banalne, że ludzie trwale powtarzają. Możemy pójść do dowolnego miejsca w mieście, na wsi, zacząć intonować kolendę i domyślimy się, że ludzie będą potrafili kontynuować to, co zaczniemy, ponieważ to są teksty głęboko zinternalizowane, to znaczy one są, ludzie są świadomi tego, jak one brzmią, co jest w następnym zdaniu. To samo jest oczywiście z modlitwami, a mamy do czynienia z błogosławieństwem banalnym, to znaczy to jest ten Bóg, Główny, który jest bogiem opiekunem, no i błogosławieństwo z nim związane, pewnie jest z trwałym nic dziwnego, że znalazło się w Biblii, nic dziwnego, że znalazło się w takim amulecie. Co ważne, też o tym trzeba pamiętać, taki amulet na srebrnej blasze świadczy o wysokim statusie społecznym pochowanej osoby. Nie tylko to ten przedmiot, ale to miejsce, tak? Ten kiedyw Chinom, w którym zostało znalezione, to jest na południowy zachód od starego miasta Jerozolimy, ale blisko. To znaczy osoba, której wykuto tam grobowiec, musiała być zamożna, bo to jest prestiżowa lokalizacja, można powiedzieć. W związku z tym mamy dowód, że to błogosławieństwo przywołujące Jachwę towarzyszyło w tym VII wieku, bo jesteśmy pewnie pod koniec VII wieku, kiedy to na to się datuje, towarzyszyło przedstawicielowi lokalnej elity. To jest o tyle ważny argument, że nie jest dowodem to błogosławieństwo na tej amulecie, Powszechnego akceptowania Jachwa jako Boga, jedynego, ponieważ to, czego jesteśmy pewni, że przy dynastycznej roli Jachwe, bardziej skorzy do przypisania się do tej religii będą ci, którzy są blisko tego dworu, ci, którzy są na oczach króla. Jak ktoś nigdy króla nie spotka, który jest promotorem kultu Jahwe, to ma mniejszą potrzebę do tego, żeby przypisać się do tego kultu, który niekoniecznie jest jego własnym. A dlatego o tym mówię, że mamy również liczne pieczęcie właśnie z końca VII wieku, czy początku VI, tuż przed zburzeniem Jerozolimy przez Babilończyków, które zabierają wiele imion własnych. I badania elementów teoforycznych, czyli tych imion boskich zawartych w tych imionach, pokazuje, że zaledwie 70% tych imion to są imiona jachwistyczne. Pozostałe 30% to są inne bóstwa. Czyli są inne bóstwa. I do tego posiadacze tych pieczęci to są wyłącznie przedstawicieli najwyższej arystokracji judejskiej, bo ich stać na te pieczęcie. A co było na tych małych, w tych małych wsiach, gdzieś na tej prowincji, gdzieś daleko od Jerozolimy? Możemy powiedzieć, że tam obecność jachwizmu trzeba przyjąć ale nie w wersji monoteistycznej. To był jakiś henoteizm, czyli jakaś wersja dominującej roli Boga najważniejszego, ale istnienie pełnoprawnych bóstw, którzy pełnili inne działania, inne miejsce w Panteonie Kananejskim. I tutaj jesteśmy dość bezpieczni, twierdząc, że do niewoli babilońskiej mieszkańcy Judy czcili wielu bogów, z których Jahwe był najważniejszy. I nawet później na Elefantynie również chyba zachowywali trochę taką skamielinę w postaci kultu więcej niż jednego jachwę. Ja myślę, że politeizm Judejczyków czy wyznawców Jahwe utrzymał się bardzo długo i został na dobre wypleniony, zapewne dopiero w II wieku przed naszą erą, ale to jest teza, której dzisiaj nie rozwiniemy. Ale trwałość takich skamielin politeistycznych moim zdaniem da się obronić do III wieku przed naszą erą. Figurki kobiece ołtarze kultowe w okresie perskim, wczesnym hellenistycznym jak najbardziej rozumiem. Kilka takich argumentów ze kultury materialnej, ale też moim zdaniem absolutnie rewolucyjne informacje, które znajdujemy w papirusie Amherst 63, o czym chyba nie porozmawiamy tym razem, ale to jest na pewno tekst, który każe nam inaczej patrzeć na religię końca epoki perski, początku hellenistycznej. Z tego, co mówiłeś, można odnieść wrażenie, że mimo iż Biblia prezentuje Królestwo Judy i Królestwo Izraela jako twory połączone wspólną tożsamością i wspólnym pochodzeniem, to wcale nie jest to takie oczywiste mogły to być raczej twory równoległe, a ta idea wspólnej tożsamości i wspólnych początków mogła zostać w dużym stopniu wykreowana wtórnie. Jaki miałaby wtedy cel i komu mogłoby zależeć na kreacji takiego mitu wspólnych początków? To były dwa różne państwa, które miały kult tego samego Boga, ale ten Bóg od samego początku w obu stolicach i w Samarii i w Jerozolimie był Bogiem Izraela. W momencie, kiedy Izrael przestał istnieć po 722 roku nadal w Jerozolimie czczono Jachwę Izraela. I w momencie, kiedy przestało istnieć Królestwo Izraela jako takie, to Juda stała się tym kustoszem tego bytu które dla nich już był niepolityczny, tylko wirtualny. To znaczy, oni już nie byli Izraelem jako państwem, oni byli już judą, tylko judą, ale trwa teologiczne przekonanie, że Bóg jest opiekunem Izraela. I wówczas to jest początek pewnego procesu intelektualnego, który tworzy ideę takiego no właśnie narodu wybranego, ale wirtualnego. To znaczy, to nie jest ani etniczna wspólnota, ani gospodarcza, ani społeczna czy polityczna, tylko to jest jakaś. Wspólnota ludzi wybranych przez Boga. Dobry tekstowy ślad tego, jak sobie wyobrażano pochodzenie tego Izraela, jest opowieścią o wyjściu Abrahama z Chaldejskiego. To jest wydarzenie, które Biblia lokuje w dawnej przeszłości, tak jak mówi Eliade in illo tempore. Tak? Jesteśmy w czasach pradawnych, no ale tak naprawdę wiemy, że ur chaldejskie, to Chaldejczycy zdradzają nam, że nie jesteśmy wcześniej w VII, a pewnie jesteśmy w VI wieku, w czasie niewoli babilońskiej. I teraz Abraham zawiera przymierze. Z Bogiem. Śladem tego przymierza jest obrzezanie, i to jest Berit, tak, to jest przymierze. I od teraz ty, Abrahamie, i wszyscy potomkowie od ciebie pochodzący jesteście moim ludem, mówi Bóg. Jesteście Izraelem. To jest początek stworzenia idei narodu, który jest związany nie ze wspólnego miejsca. Nie ze wspólnego sposobu życia, tylko wspólnego wirtualnego pochodzenia, bo mityczny przodek, jakim jest Abraham, to jest oczywiście fikcja, ale to, co czyni człowieka przynależnym do wspólnoty Izraela, jest to, że on jest przynależny do tej wspólnoty jachwistycznej. Czyli jachwę tworzy lud. Każdy może do tego Izraela przystąpić. No i teraz muszę zrobić zastrzeżenie nie każdy może. To znaczy, mamy w czasie niewoli babilońskiej wspólnotę, która określiła sama siebie jako lud Izraela, jako lud Jachwe, i oni mają jakiś pomysł na religię, pomysł też na siebie. Natomiast na przełomie VI i V wieku część tej ludności z Mezopotami zostaje przez Persów przesiedlona z powrotem do Jerozolimy i okolic, i oni nagle stanowią taką wyspę nowego Izraela, nowego Jachwizmu, a ich otoczenie, zwłaszcza wiejskie, Mówią, jaki Izrael, jaki Jachwę? My mamy tu lokalną religię. Nasz dziadek, pradziadek, prapradziadek czcili tego Jachwę zupełnie inaczej niż wy. I widzimy napięcie, to znaczy mamy nową wspólnotę, która ma swoją religię, powiedzmy zreformowaną, bo to się wydarzyło w niewoli babilońskiej. I jest, są ci starzy, którzy mają lokalną tradycję, która była niezmieniona i to tworzy konflikt. I my widzimy ten konflikt na przykład w księdze Nehemiasza. widzimy ten konflikt w księdze Ezdrasza. To są te, te teksty, które mówią nam o rzeczywistości V i IV wieku. I nic dziwnego, że Izrael w ten sposób rozrasta się jako wirtualna, wirtualny lud Boga, do którego ci, którzy zarządzają tym ludem, elita kapłańska w większości, raz będą chętniej wpuszczać, na przykład, prozelitów, czy tych, których specjalnie się zmusza do konwersji na judaizm, a czasami się dość rygorystycznie broni i powie, nie, nie, wy nie macie wstępu do naszej wspólnoty, jesteście synami innego, gorszego syna Abrahama, na przykład Izmaela, i nie jesteście członkami wspólnoty izraelskiej. I to jest byt wirtualny, tym można grać i tu znowu wchodzi polityka. To tak kończąc w zasadzie, czy dałoby się napisać historię Judy i Izraela w okresie przedwygnaniowym jedynie w oparciu o źródła zewnętrzne, pozabiblijne i w oparciu o archeologię? Tu dodam, że część recenzentów stawiała twojemu podręcznikowi takie zarzuty, że właśnie to próbujesz robić, że zbyt mało posiłkujesz się Biblią. Podobne zarzuty też stawiano podręcznikowi Mario Liveraniego. Czy to jest możliwe? A jeśli tak, to jaki obraz by nam dało w porównaniu do tego, który mamy utarty, powiedzmy, z takiej wiedzy szkolno-katechetycznej? Krytyka naszego podręcznika, że za mało używa Biblii, moim zdaniem jest o tyle bezzasadna, że ja dużo używam Biblii w tej części dotyczącej epoki przedmonarchicznej i monarchicznej. Tylko za każdym razem zaznaczam takim szarym tłem, że to jest tekst biblijny, a nie moja narracja. To znaczy, żebyśmy zobaczyli, że te teksty może naświetlają nam jakoś tę rzeczywistość, ale pamiętajmy, że status tego tekstu źródłowego jest inny niż ten, który ja tworzę z rekonstrukcji historycznej. Więc tu wydaje mi się, że to, to jest chyba chybiony argument. Można napisać historię wyłącznie na podstawie archeologii źródeł pozabiblijnych. Byłaby to bardzo krótka, jednostronna. I nieciekawa chyba historia i nie wiem, czy jest powód, żeby to robić. To znaczy, należy wykorzystywać źródła biblijne, nawet jeżeli uznajemy, że powstały 500 lat później i są stronnicze, ideologiczne i nieuczciwe wobec bohaterów, o których piszą. No ale trzeba to robić krytycznie. Tu warsztat historyka mówi, każde źródło trzeba najpierw poddać krytyce, a dopiero potem można mówić, czy ono jest wiarygodne, czy nie. Większość tak zwanych podręczników biblijnych do historii Izraela czy historii Judy robi tak naprawdę grzech zbyt dużej ufności w tekst biblijny. W związku z tym owszem niektórzy autorzy mówią, no to prawda, że nie było może stworzenia świata w sześć dni, może naprawdę nie było potopu, no ale Abraham już na pewno wędrował tak jak Biblia mówi. No i tu się napotyka na problemy, no bo już widzimy, że trudno umieścić tego Abrahama w jakiejś rzeczywistości historycznej, trudno umieścić Mojżesza w rzeczywistości historycznej. No i jak zaczęliśmy od tego równocześnie, trudno umieścić w rzeczywistości historycznej to wielkie państwo Dawida i Salomona. Nie ma na nie miejsca. Co nie znaczy, że w VIII wieku królestwo Judy nie istniało. Istniało. Miało swoich królów i ich listę mamy nawet w Biblii, pewnie należy jej ufać. Ale czy jeden był dobry, czy zły, czy zrobił to, czy tamto, to tego z tekstu biblijnego nie da się wydedukować, bo może tak, a może autor biblijny, tak jak pisząc na przykład o Omrim czy o Ahabie, wprowadza nas w błąd. Świadomie, tak? Pisząc coś złego o władcach, którzy byli dobrzy. Jednym z najlepszych przykładów tego rodzaju królów Judy jest Manasses. To był jeden z najlepszych władców Judy, kiedykolwiek. I ma najgorszą prasę wśród wszystkich królów judejskich do tego okresu. Dlaczego? Bo autor nie jest zainteresowany mówieniem, jak było. Autor jest teologiem. On chce powiedzieć: Bóg rządzi światem, i jak ktoś jest dobry, to mu Bóg sprzyja, i to jest to, co go interesuje, a nie zrekonstruowanie wydarzeń i powiedzenie, jak naprawdę. Rzeczy się miały. I myślę, że z tą konkluzją pozostawimy naszych słuchaczy, a tobie bardzo dziękuję za tę naprawdę inspirującą i jednak trochę polemiczną w wymowie między nami dyskusję. Dziękuję serdecznie dziękuję. i liczę na to, że do zobaczenia jeszcze kiedyś w naszym programie. Dzięki za zaproszenie i słuchaczom dziękuję za uwagę. Również dziękuję za tą rozmowę. Jeżeli chcieliby Państwo usłyszeć więcej podobnych rozmów na naszym kanale, serdecznie zapraszamy do. Podzielenie się tym w komentarzu, polejkowanie materiału, udostępnieniem go w mediach społecznościowych, a także wsparcia nas w serwisie By Coffee, do którego link w tym momencie znajduje się na ekranie lub za pomocą super podziękowania na YouTubie. Do usłyszenia już wkrótce.